7 sierpnia, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Ponad 2 miliony złotych na modernizację pracowni cyfrowych w szkołach. Dobry początek dobrego działania. Niech służą. Miasto. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Remonty dróg powiatowych ułatwią objazd z Bolesławca do Lwówka. Wykonawca drogi 297 zapewnił objazd, ten docelowy objazd w związku z remontem drogi 297 w momencie, kiedy zostaną zamknięte mosty w miejscowości Brunów. 2 155 tysięcy złotych kosztować będzie modernizacja pracowni cyfrowych w bolesławieckich szkołach miejskich. Ale budżet miasta będzie to kosztować tylko 323 tysiące, ponieważ reszta sfinansowana będzie z funduszów Unii Europejskiej. Już na początku tego roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę projektów w naszym regionie, które miały otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje w edukację. I wśród tych zatwierdzonych projektów znalazł się bolesławiecki, polegający na modernizacji pracowni cyfrowych w 9 miejskich szkołach. Wartość projektu ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to kwota ponad 1 800 tysięcy. Projektem objęte jest 9 szkół, szkoły podstawowe i gimnazja. W tej chwili pozostaną pewnie tylko szkoły podstawowe zgodnie z duchem reformy. W piątek w bolesławieckim ratuszu podpisano umowę między Urzędem Marszałkowskim a Miejskim Samorządem. Dobry początek dobrego działania. Niech służą. Miasto. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Takie mało, że tak powiem, spektakularne. Ale robocze, ale robocze. Tu jest, proszę Państwa, ponad 2 miliony złotych, skoro życie. Wyposażenie pracowni jest całościowe, czyli są i meble, i stanowisko dla każdego ucznia, czyli oprogramowanie systemowe, oprogramowanie biurowe, stanowisko dla nauczyciela, komputer przenośny, oprogramowanie serwerowe, program do zarządzania pracownią, pełna instalacja pracowni, tablica multimedialna z rzutnikiem, komputery przenośne dla nauczycieli do przygotowywania lekcji, urządzenie wielofunkcyjne, ale co bardzo ważne, że to świadczy o całościowym podejściu, to co powiedział Pan Marszałek, nie wystarczy mieć komputery, ale trzeba mieć też oprogramowanie, tutaj będzie oprogramowanie dydaktyczne do nauki przedmiotów. Realizacja zakupów sprzętu i wyposażenia bolesławieckich placówek oświatowych obejmować będzie utworzenie po 2 pracownie w szkołach podstawowych dla klas od 1 do 3 i od 4 do 6 oraz po 1 pracowni w gimnazjach. Staraliśmy się tutaj w taki sposób zaplanować i zaaranżować wszystkie te wynikające z projektu możliwości, iż na przykład dodatkowo zostanie zakupione dla jednej ze szkół oprogramowanie oraz zestaw robotów do nauczania programowania, oczywiście na tym stosownym dla uczniów poziomie. To też świadczy o tym, że to wyposażenie jest naprawdę na miarę XXI wieku. Te dodatkowe elementy pojawią się w Miejskim Zespole Szkół nr 2. Sale, w których zamontowany będzie zakupiony sprzęt, będą w pełni przystosowane do tego, by mogli z nich korzystać uczniowie niepełnosprawni. Chcę Państwa zapewnić, że nie tylko sprzęt, ale lokalowo jesteśmy do tego przygotowani. Jesteśmy do tego przygotowani personalnie, mamy wykształconą kadrę pedagogiczną, nauczycieli, którzy będą pracować na tym najnowszym sprzęcie, dyrektorzy, za co chcę bardzo podziękować władzom. Dyrektorzy czekają z oczekiwaniem na sprzęt, czekają również uczniowie i wszyscy jesteśmy jednomyślnie przekonani, że to podniesie efekt kształcenia i przyniesie te najistotniejsze walory w dokształcaniu naszego młodego pokolenia.
Projekt ten zakłada, że realizacja wszystkich jego elementów nastąpi jeszcze w tym roku. Nie stanie się to z początkiem roku szkolnego, ale już w tym roku szkolnym uczniowie zaczną w pełni korzystać z nowych możliwości nauki w cyfrowych pracowniach. Zapraszam teraz Państwa na blok wiadomości w skrócie. Dzięki błyskawicznej akcji bolszewickich strażaków z Państwowej Straży Pożarnej nie doszło do groźnej sytuacji, która mogła się wydarzyć w budynku mieszkalnym przy ulicy Cichej. Ogień w jednym z mieszkań nie zdążył się rozprzestrzenić. Strażacy ugasili go w porę. A skutki takiego pożaru w kilku kondygnacyjnym budynku mogły być tragiczne. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. W 1201 miejsce zajął Bolesławiec w rankingu dochodów w gminach przypadających na jednego mieszkańca wśród niemal 2,5 tysiąca sklasyfikowanych gmin. W naszym mieście w 2016 roku była to kwota 3905 zł. Na pierwszym miejscu uplasował się Kleszczów z kwotą ponad 47 tysięcy zł na jednego mieszkańca. Drugi był Rewal i 20 tysięcy zł. I jeszcze dwie gminy, Krynica Morska oraz Rząśnia, przekroczyły 10 tysięcy złotych na mieszkańca. Bolsawiecki Powiatowy Urząd Pracy pozyskał dodatkowe pieniądze z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To 300 tysięcy złotych dodatkowych funduszy, które przeznaczone będą na szkolenia. W związku z tym pracodawcy mogą do 21 sierpnia składać wnioski na zorganizowanie szkoleń dla swoich pracowników. Kolejny odcinek drogi ekspresowej S3 oddany został dla ruchu. A chodzi o 6 km drogi pod Lubinem między miejscowościami Chrustniki i Kochlice. Odtąd już ruch będzie się odbywał po tym nowym pasie drogi, a nie po Krajowej Trójce. Droga S3 już teraz zdecydowanie zmieniła na lepszy dojazd Bolesławian nad morze, co jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym. Remont nawierzchni drogi i remont poboczy to zysk dla mieszkańców i ułatwienie w ruchu między Bolesławcem a Lwówkiem. Te prace wykonano na drogach łączących Ocice, Brzeźnik i Mierzwin. Wiele obecnie dzieje się na drogach między Bolesławcem i Lwówkiem Śląskim. I nie dotyczy to tylko znanego wszystkim remontu drogi krajowej nr 297. Remonty, naprawy i przebudowy mają też miejsce na wielu drogach bocznych. Jesteśmy na niezbyt dużej inwestycji, bo dotyczy ona poboczy drogi powiatowej pomiędzy Brzeźnikiem, Ocicami a Lwówkiem, ale jest to niewielka inwestycja, bo za kwotę 140 tysięcy, ale jest uzupełnieniem poboczy drogi, którą wykonał nam wykonawca drogi 297, czyli jako roboty dodatkowe w ramach inwestycji drogowej pomiędzy Bolesławcem a Lwówkiem. Remont drogi 297 powoduje spore perturbacje w ruchu między Bolesławcem i Lwówkiem. Ten ruch jest przenoszony na boczne drogi, a te nie zawsze były przystosowane do jego zwiększenia. Cieszy więc, że udało się niektóre z nich wzmocnić. Mamy nawierzchnię wykonaną przez tego wykonawcę na odcinku 5 km pomiędzy miejscowością Brzeźnik, Mierzwin, Mierzwin, Ocice i Ocice, Włodzice. Natomiast nas tylko kosztowo dotyczyła sprawa budowy tych poboczy. To 10 km poboczy, które mają szerokość od 70 cm do 1 metra. Ta droga stanie się jedyną możliwością dojazdu do Lwówka, gdy remont drogi 297 dojdzie do Brunowa, gdzie zamknięte zostaną przeprawy przez Bóbr. Remont tych powiatowych dróg ogromne znaczenie ma dla mieszkańców wsi, które te drogi łączą. To jest realizacja zadania, które spędzało sen z powiek władzom gminy i powiatu już kilka lat, bliżej 10 niż 2-3 latom.
staraliśmy się to ująć jako uważamy ważne zadanie w programie przebudowy dróg lokalnych, dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, czyli następcy słynnych schetynówek. Nie udało się, w związku z tym podjęliśmy z panem starostą wyzwanie, że na tyle, na ile zabezpieczyliśmy w budżetach naszych pieniędzy, będziemy starali się problem rozwiązać. I ta współpraca dała swoje owoce. Odczują to ci, którzy będą teraz podróżować powiatowymi drogami między Bolesławcem i Lwówkiem. A po reklamach zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnej części programu z cyklu Eko Alarm. Dzisiejszy odcinek dotyczył będzie spraw związanych z azbestem i usuwaniem go z budynków. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.